Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Józef, mąż Maryi, jest człowiekiem sprawiedliwym i podejmuje najważniejsze decyzje nocą, we śnie. Dzieje się tak trzykrotnie, kiedy decyduje się przyjąć Maryję za swoją małżonkę, kiedy ucieka z dziecięciem i Maryją do Egiptu i kiedy postanawia zamieszkać z Maryją w Nazarecie. I te trzy decydujące w jego życiu bardzo ciemne noce są niezwykle ważne. W osobie Józefa, przeżywającego ciemne noce, widzimy prawdę, że jest ktoś, nad kim noc nie ma swojej mocy. Noc nie ma swojej mocy. Józef przezwycięża noc. Jest silniejszy niż mrok niepewności i ciemność beznadziejności. A dlaczego? Bo był miły Bogu. Bo słuchał Go. Moc jest w słuchaniu i posłuchaniu. Noc była w starożytności kojarzona z działaniem mocy zła, bo właśnie nocą jest czas szczególnej aktywności szatana. Święty Józef jest ukazywany zawsze jako mąż pokonujący noc. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę. Józef jest też patronem czystości, ponieważ nie ulegał już nigdy ciemnym pokusom. Odrzucał pokusy nieczyste. Dlatego miał siłę iść dalej z Maryją. I to odrzucanie nieczystości pozwala mężczyźnie daleko zajść z kobietą. To znaczy wiele z nią osiągnąć. Maryja ufała Józefowi i nie obawiała się go. My się nie boimy ludzi czystych. Boimy się ludzi, którzy są nastawieni na użycie, na doznania, na cielesność. Nie lękamy się ludzi czystych. Obawiamy się ludzi tych, którzy w jakiś sposób oddają się nieczystości. Czystość budzi zaufanie. Czystość odrzuca lęki. Radzi sobie z pokusami. Takim ważnym wsparciem dla nas w tym czasie Adwentu i w tej walce, w której trwamy, jest osoba świętego Józefa.